Vulver! S tym stworem nie ma żartu. Zajmiemy się nim we dwóch. Jeszcze sekunda! Gotowy! Szukamy dłuta? Czubka dłuta. Bardzo, bardzo wielkiego dłuta. Szlak! Nic się nie dzieje. Bracie, kryształ znów się napełnił. O, niezła sztuczka. Dzięki. Jego pomysł. Co się stało z ocalałymi? O, Tamur był lodowym gigantem. Gdy umierał, zamroził wszystko swym ostatnim oddechem. Truma! Zamknięte magią. Pójdź w górę! Jest. Znajdźcie czubek tego dłuta. Potrzeba nam jego magii. Przeciwnicy! Na twój znak! Wulver za tobą, bracie! Yeah!
na to. Pójdzie. Soki drzewa świata! Zgadzą się. Odstawię kryształu światła, ale gdzie kryształ? Jak tam dotrzemy? Mam pewien plan. Naprawdę? Nie udawaj zaskoczonego. Bez urazy, bracie. Ale nawet Thor z Mjolnirem w garści by się przez to nie przebił. Widać, Thor jest głupcem. To może być zabawne. Chłopcze! Gotów! Za tobą, ogień, uważaj!
No, to było coś, da. Walka! Sindri. No i żeś zmarnował takie dobre jabłko. Jak się ukryłeś? Tu się nie ma gdzie schować. A, tak. To mała sztuczka, którą zna moja rasa. Przydaje się, kiedy nie chcemy być widziani. Potrafisz znikać? Raczej potrafię się przenieść do świata między światami. Wasze umysły nie pojmują tego, co widzą, więc nie widzą nic. Dzięki temu prawie nigdy nie musimy korzystać z broni, którą tworzymy. Ale chyba nie działa to na smoki. Twój brat chciał wiedzieć, czy dobrze się odżywiasz. To powiem mu, że tak. Brok się o mnie pytał? Dawało od niego gorzałą. O. Znowu daliście mu coś popsuć. Chodźcie za mną. Więc tak Brok znalazł się w świątyni, gdy opadła woda. Przeszedł między światami. Tak, a teraz zamilcz. Potrzebuję całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Co do was przemawia? Odczep się od mojego topora. Dobrze? Coś dla ciebie, młodzieńcze? Nie wystrzelić, żegnął Sindri. Co nam umknęło? Nie chwaląc się przesadnie. Dobrze, oto dwa.
dobrze. Wiesz co, pamiętaj o oddychaniu. Sekret każdej sztuki kryje się w szczegółach. Trzymajcie się, koledzy. Więc ten twój plan... Może zgadniesz? Na pewno nie zakłada stania bez ruchu. Zgadza się. Ale co mamy zrobić? Kurczę, Tamur naprawdę lubił biżuterię. Ozdobił sobie nawet brodę. Moim zdaniem wygląda szykownie. No wiecie, jak na zaśnieżone zwłoki. Tam coś jest. Biedny Fafnir. Między ambicją a chciwością jest cienka granica. Budynku? Tak. W środku jest coś, co pomoże nam przebić lód i dobrać się do dłuta? Nie. Myślę dalej. Ugh!
zrobimy? Zaniesiemy krasnoludom. Mimir, znasz to miejsce? Z przeszłości? Tak, byłem tu raz z misją dyplomatyczną. Negocjowałem pokój między Asgardem i Vanaheimem. Ta wojna pochłonęła tyle istnień. Nie wiedziałem wówczas, że Thor zaczął już wyrzynać gigantów. Czemu giganci byli zamieszani w wojnę pomiędzy bogami? Nie byli, chłopcze. I to jest w tym najgorsze. Nie stanęli po żadnej ze stron. Ale z paranoją Odyna może konkurować tylko żądza krwi Thora. Atreusie, tutaj! Kolejny kryształ, daj tylko znak. Co teraz? Truma! To nie tak. Truma! Chyba nie działa. To nie tak.
Prawie go rozbiliśmy. No, ten plan nie jest zbyt tajny. Teraz musimy zwolnić drugi pas. Tak? Czemu się wspinamy, kiedy to, czego chcemy, jest na dole? Pomyśl. Dłuto leży pod grubą warstwą lodu. Raczej nie da się go stopić. Zgadza się. Nie widziałem też żadnych kryształów, które mógłbym rozbić. To też odpada. Zgadza się. Pozostaje nam roztrzaskać lód, ale musielibyśmy mieć coś strasznie ciężkiego. A, już łapię. Dobrze. Jak obrócimy młot, by wylądował koło czubka dłuta? Nie da się. Uwolnimy go, sprowadzimy w dół i potem pomyślimy, co dalej zrobić. Czyli liczymy na szczęście. Jeśli masz lepszy plan, podziel się nim. Co teraz? Trzymaj się. To jakiś poroniony pomysł. Nie spadł do końca. O nie! Podłoga się zapadła! Misa z piaskiem. Jak się do niej dostać? Raczej nie razem. Chłopcze! Co tam jest napisane? Gdy sam czas obraca się w niwecz, ścieżka naprzód wiedzie wstecz. Wstecz? Do tyłu? Te symbole. Pory roku? Tak, ale kolejność jest pomieszana. Nie powinno być zima, wiosna, lato, jesień? Czemu zaczynać od zimy? Tak było w pieśni, którą znam od mamy. O, też ją znam. Zima! Cicho głową. Muzyki też nie lubi. Trudno. Go! Go!
ostro! Spróbuj. Haust, Sumar, Var, Ven. Tak. Atreusie, to słowo. Thola, to znaczy wytrwać. Wypróbuję. Thola. Świetnie, chłopcze. Napisz jeszcze raz. Thola. Wznosimy się! Energia unosi platformę. Pisz dalej. Jak to możliwe? Moim zdaniem to magia czasu. Niebezpieczne zaklęcia, z którymi igrali niegdyś Vanowie. Zatrzymywanie czasu. Co ciekawe, lubował się w tym sam Njord. Grali? Już tego nie robią? Okazało się, że można w ten sposób zatrzymać bieg słońca i księżyca po niebie. Ale nie działa to na wilki, które je ścigają, pragnąc zatopić w nich kły. W końcu Vanowie uznali, że czas zostawić czas w spokoju. Zanim podłoga się zapadnie. Uwaga, uważaj!
światła! Spadamy! Druma! Druma! Skacz! Wspaniale! Dobra robota. Dzięki. Nie twoja. Tak sobie żartuję, tym podlasie. No i jest. Ale jak to oswobodzimy? Popchniemy. Ale... Zaufaj mi. Gotowy? Zaprzyj się i pchaj z całej siły. Tak jest. Jak tam zejdziemy? Skoczymy. Naprawdę? Chodź. Nie panikuj! Czemu miałbym? Trzymam cię! Jesteś ziemnięty, wiesz o tym. Jesteś cały? Aha. Dobrze, ruszamy dalej. Czubek Duta! Jedno trzeba mu przyznać, ma talent do siania zniszczenia. Pamiętaj o tym, głowo. Mam to na uwadze.
dzieciaka. Co jest z tobą nie tak? Czuję krasnoludka. Znajdź go! Ojcze! Nie teraz. To ci od Baldura. Jego kuzyni? Ano. Magni i Modi. Synowie Thora. Mama mawiała, że asowie to najgorsi z bogów, a Thor to najgorszy z asów. Pewnie jest też okropnym ojcem. Nie są już dziećmi. Nic ich nie usprawiedliwia. A co będzie z Sindrim? Nawet go nie zauważą. Wielka sala jadalna, słynna w całym Midgardzie. Pamiętam, że wisiał nad nią taki ogromny kandelabr. Naprawdę? Byłbyś chory, gdybyś tego nie zniszczył, co? Tak łatwo przez niej nie... O ile pamiętam, tron Jarla znajdował się po drugiej stronie tej lodowej ściany. Tam nie dostaniemy. Przygotuj się, chłopcze!
przed nami. Widzisz, chłopcze? Nic mu nie jest. Uznałem za stosowne oddalić się, gdy zjawili się durni synowie Thora. Ej, Sindri, możesz na to spojrzeć? Szczerze? W tej chwili nic na tapecie. Dobrze. Mówię poważnie. Poszedł na no, co mogę dla was zrobić? Tego całą. Możliwe, bo i od dawna nie myśli trzejmo. Dopóki ojciec mu wierzy, my też będziemy. Więc zawrzyj gębę, skup się i pomóż mi ich znaleźć. O, nie chcemy zawieść ojca. Zaraz ci przyłożę. Nie, nie chcemy zawieść ojca. O co chodziło? No to zaczynajmy. A dla młodego? O, nic. Dobrze. Fragment pancerza? O, wędrowcy. Paskudni. Cuchnący. Pokryci bogowie tylko wiedzą czym. Ale pancerz przepiękny. Spróbujmy zrobić z niego coś bardziej higienicznego, co? Dotarliście już do magazynu Fafnira? Tak, tak, zapraszam. Trzeba było powiedzieć, że chcecie się przywitać. Szybko, bracie. Może uda nam się zabrać kawałek dłuta, zanim nas zauważą? O, ty. Chłopcze. Poddaj się. To rozkaz Wszechojca. Nie. Dobrze. Tym razem walczę sam. Idź! A ty dokąd się wybierasz? O nie, bracie! Ten groźny szczeniak ma łuk! I co my zrobimy? Nie mów nic! Nie! Ha 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 ha
Nie pamiętam, kiedy ostatnio stanęliśmy w tym wyzwaniu. To nazywasz wyzwaniem? Tego dziada i jego niewydarzone ciele! Stań za mną, chłopcze. Czemu nas szukacie? Czego chce Odyn? Nie wiem, im mam to dzień. Chodź tu, mieszańcy. Pora puścić rączkę tatusia. Zamknij się! Nie mów tak do mnie! Nie do wiary, że jeszcze żyję. Jesteś tak brawy, że nawet łuk ci ciąży. Zamknij się, mówię! Uspokój się, chłopcze. Z tyłu! Chyba trzeba się ze swojego lekcie brać. Trzymaj się, chłopcze! Zajmę się tym małym. Nie zważaj na to. Skup się. Nie mów mojej matce! Ani słowa o mamusi. Nie słuchaj go, chłopcze! Próbuję cię zdenerwować! Chłopcy! Synowie Tora was zabiją. Synowie Tora mogą spróbować! Głowo! Przepraszam, przesadziłem, prawda? Uwaga! Dobrze się bawimy! Odwróć się! Zawlecamy twoje zwłoki do Asgardu! Zawlecamy twoje zwłoki do Asgardu! Uwaga, pada! Dobrze się bawimy! Chodź! Co się dzieje? Przestań! Chłopcze! Skup się! Nie wyglądasz najlepiej!